Dzień dobry, Maksymian Wysocki, prosto z Kongresu 590 w Rzeszowie. Naszym gościem jest pan Bartłomiej Klinger, zastępca dyrektora NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, nadzorujący sieć OSE. Witam serdecznie. Dwie sprawy na dzisiaj. Pierwsza to jest, jak postępują prace nad OSE, ale zanim do tego dojdziemy, dzisiaj będzie hackathon tutaj, w którym też Państwo są, w który są zaangażowani. Na czym będzie ten hackathon polegał? W zasadzie można powiedzieć, że już jest, ponieważ zaczął się w niedzielę po południu. Zgromadziliśmy tutaj około 80 programistów. Razem z ARP przygotowaliśmy takie dwa wyzwania. ARP przygotowało swoje w obszarze bezpieczeństwa takiego szeroko pojętego danych w internecie, a my jako NASK, szczególnie jako OSE, przygotowaliśmy takie zadanie, żeby wyprowadzić trochę bezpieczeństwo OSE poza szkołę. Tak, bo każdy hackathon ma mieć jakiś cel. Tak, każdy hackathon ma zadania, programiści dostają te zadania i mają w krótkim najczęściej czasie, tym razem 24 godziny, je zrealizować. Więc zaczęli wczoraj wieczorem, całą noc programują, dzisiaj rano kontynuują i do popołudnia będą kończyć. I mają wytworzyć jakiś zaczątek, rozwiązania, które chcemy, żeby było dostępne dla uczniów na smartfony, ale żeby łączyło się z siecią OSE pod względem bezpieczeństwa, czyli żeby dawało bezpieczeństwo, tak jak w OSE, poza szkołą. I to jest rzeczywiście dość trudne wyzwanie, ale mamy zespoły, które pracują nad rozwiązaniem. Mamy nadzieję, że coś ciekawego wymyślą. No to jak już wspomnieliśmy o OSE, to teraz przedstawmy Państwu, czym jest OSE i na jakim etapie realizacji jest ten projekt. OSE, czyli Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, to projekt, w którym chcemy podłączyć i podłączymy wszystkie szkoły podstawowe i średnie do światłowodowego, szybkiego i bezpiecznego internetu. Mamy na to jeszcze rok i dwa miesiące, czyli do końca przyszłego roku musimy wykonać ten plan podłączenia wszystkich szkół i jako NASK jakby jesteśmy zdeterminowani oczywiście, żeby to zrobić. Dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o podpisanie umów, można powiedzieć w połowie, czyli trochę zgodnie z planem. Ponad około 11 tysięcy umów już mamy podpisanych ze szkołami. Już, niedawno to było 6,5 tysiąca. Umów już było trochę więcej, czyli jakby mamy już 11 tysięcy rzeczywiście umów podpisanych, a szkół przygotowanych na podłączenie to już jest około 7 tysięcy. Tak, dlatego że rzeczywiście pełne podłączenie 3800 i przygotowanie, czyli wszystkie prace instalacyjne po to, żeby tylko czekać na sygnał od operatorów reszta, czyli około 7 tysięcy szkół, już zbliżamy się do tej liczby, jest przygotowanych na OSE w Polsce. Po co Państwo w ogóle robią OSE? Tak? Co to ma przynieść i komu? OSE to przede wszystkim projekt cywilizacyjny. Zmieniamy obraz polskiej szkoły wszędzie, nie tylko w dużych miastach, gdzie samorządy, włodarze potrafią te szkoły doinwestować, ale w każdym miejscu w Polsce chcemy, żeby każda szkoła w Polsce miała dostęp do internetu, taki sam, na takich samych zasadach, tak samo szybki, tak samo stabilny i tak samo bezpieczny. A bezpieczniejszy. I bezpieczniejszy niż dzisiaj na pewno, bo to bezpieczeństwo gwarantujemy oczywiście jako NASK na wielu poziomach, jednolicie dla każdej szkoły podłączonej do OSE. Co to znaczy bezpieczeństwo w OSE? Czy to jest tylko antywirus po prostu, który będzie na licencji w danej szkole, jakiś dobry, sprawdzony, czy to jest coś więcej? Bo chyba to jest znacznie więcej. To jest znacznie więcej. Bezpieczeństwo jest na kilku poziomach. Pierwszy to oczywiście takie zabezpieczenie infrastruktury przed atakami z zewnątrz, żeby nie zniszczył nikt tej sieci, przed atakami z wewnątrz, żeby uczniowie tam za bardzo nie nabałaganili. Antywirus, czyli ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, tak ogólnie to nazywając, czyli chronimy te treści, które przepływają przez OSE, żeby właśnie te wirusy i te szkodliwe malwary nie trafiały do szkół, nie trafiały na komputery szkolne, ale to nie tylko to, bo ochraniamy też dzieciaki przed treściami niepożądanymi, czyli filtrujemy te treści, które wracają z internetu do nich, po to, żeby nie oglądały, nie spotykały się i nie były bombardowane tym wszystkim, co jest w sieci dla nich niewłaściwe. Bezpieczny internet, okej, jest OSE, ale dzieci mają też smartfony. No właśnie, i to jest tak, że jeżeli są w szkole, podłączą się do szkolnego Wi-Fi OSE, to jest okej, bo wchodzą w ten świat bezpieczeństwa OSE i mają ten swój internet zabezpieczony. Ale jak wyjdą ze szkoły, to już jest trudniej, bo tego OSE tam nie mają. I stąd właśnie to wyzwanie na hackathonie, które postawiliśmy, żeby programiści stworzyli aplikację, która podłączy się do OSE, można powiedzieć,
ale wtedy, kiedy dzieci są poza szkołą, kiedy są w domu, kiedy są, spędzają wolny czas, kiedy nie są fizycznie zlokalizowane w szkole. I niedługo poznamy rezultaty tego. Mamy nadzieję, dzisiaj wieczorem będziemy mieli pierwsze rezultaty i liczymy na coś fajnego, co wymyślili programiści. Pięknie panu dziękuję. Naszym gościem był pan Bartłomiej Klinger, zastępca dyrektora NASK Państwowego Instytutu Badawczego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam, do widzenia. Dziękuję.